Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziowie RP proponuje wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego i wyłanianie członków KRS w wyborach powszechnych. W sobotę odbyła się konferencja programowa Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP. W podjętej uchwale zawarte są postulaty zmian w sądownictwie. Jeden z nich mówi o wyłanianiu sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa poprzez wybory powszechne. Przynajmniej w tej części, która będzie odpowiedzialna za wybór i awansowanie sędziów, bo również opowiadamy się za tym, żeby docelowo rozdzielić kompetencje do przedstawiania prezydentowi kandydatur na sędziów i kompetencje do dbania o niezawisłość stania na straży niezawisłości sędziowskiej. Bardzo ważne jest to, by sędziowie, którzy mają większość w Krajowej Radzie Sądownictwa, mieli legitymację demokratyczną, mówił podczas programu Rozmowy Niedokończone na antenie telewizji Trwam sędzia Adam Jaworski. Drugie rozwiązanie to wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego Sądu Powszechnego. To oznaczałoby, że sędzia zarówno orzekający w sądzie pierwszej instancji, jak i w sądzie drugiej instancji będzie miał ten sam status, będzie miał takie samo wynagrodzenie uzależnione wyłącznie od stażu pracy. Wtedy odejdzie problem awansów, zmiany stanowisk i wtedy również, ponieważ wszyscy sędziowie staliby się po prostu sędziami sądów powszechnych, rozwiąże się także obecnie bardzo szkodliwy dla państwa problem, bardzo szkodliwe dla państwa zjawisko kwestionowania nominacji sędziowskich. Dziś niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego uchylają wyroki wydziałów karnych sądów. Ich działanie jest bardzo wątpliwe i, jak dodaje sędzia Adam Jaworski, dzieje się to z przekroczeniem kompetencji.